Oj, marynarze, z tej strony Durward, witam was ponownie w grze World of Warships. Dzisiejszy dzień to istny zalew informacjami o misjach oraz eventach związanych z tą grą. Wargaming robi wszystko, abyśmy jak najwięcej czasu podczas właśnie nadchodzących świąt spędzili przy jego grach. World of Warships oferuje zdecydowanie więcej niż World of Tanks. Tym razem udostępniono nam cztery misje, które są bardzo proste, a po ich wykonaniu do naszego portu zawita niemiecki krążownik szóstego poziomu Graf Spee. Szczegóły misji dostępne są na portalu, na który za moment się przeniesiemy. A tu wita nas przesympatyczna Mikołajka, która zapowiada cały event. Na niej skupiać się nie będziemy, choć nie, jeszcze zerknijmy na nią na chwilę. O co chodzi? Od 23 grudnia, od samego rana, rozpoczyna się etap pierwszy walki o ten okręt. Na czym będzie on polegał? Wystarczy po prostu grać. Musimy zdobyć 12,5 tysiąca doświadczenia z zastosowaniem wszelkich modyfikatorów w postaci flag, konta, premium czy też innych bonusów. Za wykonanie misji zdobywamy flagi sygnałowe oraz eventowy emblemat. Podobne do zdobycia są podczas kampanii. O kampaniach mówiłem wam już w poprzednim materiale. Link gdzieś teraz powinien się wam pojawić. Misja druga to zdobycie 7,5 tysiąca bazowego expa, czyli tutaj nie będą wliczane modyfikatory. Aby ukończyć etap pierwszy, musimy zdobyć 3 odznaczenia. Zatem którąś z misji będziemy musieli wykonać dwukrotnie, chyba że mamy masę flag podwajających czy nawet potrajających zdobywanego expa, dlatego łatwiej będzie zdobyć 12,5 tysiąca razy 3. Za wypełnienie etapu pierwszego otrzymujemy 1 000 000 kredytów i co chyba najważniejsze w tej kwestii, to grać możemy okrętami od poziomu 5. Etap drugi rozpocznie się 28 grudnia. Jego warunki będą bliźniaczo podobne do etapu pierwszego, z tym że próg doświadczenia, aby zdobyć poszczególny znacznik, nieco wzrasta. 16 tysięcy expa oraz 10 tysięcy w zależności od tutaj wykonywanej misji. Również 3 znaczniki do zdobycia. Nagrodą za etap drugi będzie 3 tysiące wolnego expa. O wolnym expie też, co nieco wspominałem w swoich materiałach. Szczegóły dostępne w linku powyżej. Etap trzeci. Kolejna bliźniaczo podobna misja, również ze wzrostem wymogów. 25 tysięcy expa z modyfikatorami, 15 tysięcy expa bez modyfikatorów oraz flagi sygnałowe tutaj do zdobycia. 4 tysiące punktów bazowego doświadczenia, również pozostajemy na okrętach od poziomu 5 wzwyż. Etap ostatni, rozpoczynający się 9 stycznia i potrwa on do 19, w którym również musimy nieco czasu spędzić na wodach w grze Wargamingu. Do wygrania mamy Admiral Graf Spee, czyli szóstotierowy krążownik nacji niemieckiej. Ciekawe, jak ten okręt będzie się spisywał. Zamierzam o ten okręt powalczyć wam również. Serdecznie polecam ten event. Wystarczy po prostu grać. Nie ma tutaj żadnych wymogów co do zadawania uszkodzeń, co do trafiania okrętów torpedami. Nie każdy lubi grać niszczycielami czy też krążownikami wyposażonymi w torpedy. Wystarczy po prostu wejść do bitwy i zdobyć doświadczenie. Nie ma wymogu co do znalezienia się na przykład w top 5, top 3 podczas rozgrywanych bitew. Nie polecam wam oczywiście włączenia bitwy i pozostawienia gry samej sobie, ale jeśli ktoś będzie potrzebował jakieś dodatkowe punkty, to w ten sposób również będzie mógł sobie pomagać. Na zakończenie tego materiału raz jeszcze rzut oka na sympatyczną Mikołajkę. Zobaczmy jeszcze na moment do mojego portu, co tam na mnie czeka. A tu nie da się ukryć, jeszcze sporo pracy przede mną, ponieważ w moim porcie cumują jedynie okręty poziomów 4 oraz niższych. Aby zatem mieć szansę walczyć o niemiecki krążownik, będę musiał jeszcze trochę pograć. Mam cały dzień, aby dobić sobie przynajmniej 2 piątki i mam nadzieję, że pojawią się one w moim
noworocznym londyńskim porcie. Kredytów trochę mam, raz udało mi się wylosować super kontener, który zasilił mój budżet, jeśli dobrze pamiętam, chyba 15 milionami kredytów. To tyle w tym materiale. Ciekawy jestem, czy w okresie świątecznym jeszcze jakiś event w grze World of Warships się pojawi. Jeśli tak, możecie liczyć na informacje z mojej strony na ten temat. A teraz żegnam się z wami, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!